kolejny dzień w Chorwacji. Dzień dzisiaj mamy taki bardzo ładny w sumie, tylko jest taka widoczność przez pożar, który miał miejsce ciut na południe od Makarskiej. Potężny pożar spowodowany przez człowieka, oczywiście jakiś starszy pan palił ognisko, zalał wodą, nie sprawdził i się rozkątało. Tutaj jest bardzo sucho i ten dzisiaj wiatr przyniósł dym. Także czuć wszędzie dym w powietrzu. Może jak trochę ten stanie słońce wyżej, to zerwie się wiatr i przegoni ten dym. A statek, który my płyniemy, to nie jest ten pierwszy, tylko drugi. Nie wiem, czy widać Biba. Mówię o statku, którym płyniemy. Klara poszła po bagietkę do sklepu. Weź. Jemy śniadanie i spadamy na wycieczkę. Czujesz ten dym w powietrzu? Pokażę coś. Jak wujkowi nie powiedziała, że on ma cały żółty tu, to by tak poszedł. I były... Ja tak idę, w dupie z tym. Dziwne, że tylko z tyłu, a nie z przodu. Fajną koszulkę brazylijską. Ma taką dziwną... Najlepsza koszulka. Pau! Dobra, już. Tam nie ma okien. Tam ma pokładek. Już są ludzie na pokładzie. O, jaki fajny. Ludzie na pokładzie są, Klara, dlatego, że są tacy jak ja. Nie. I zajmują sobie lepsze miejsca, a nie na ostatnią chwilę. No i tak nie jesteśmy na ostatnią chwilę. Ale gdybym cię spytał, byś powiedziała 7.40, to byś była 7.40, nie? No. Jakbyś miała być 7.30, to byś była chora. Tak. Klara, statek dopłynie czy utonie? Szczerze, jak utonie, umiem pływać, jak dopłynie. Ty nie umiesz pływać? Okay. Umiem. No. Ciepła woda damy. Wczoraj powiedziałeś, że płynę jak ryba, więc przestań. Pływasz jak ryba. To prawda. Ale ja nie wziąłem deski, dałem się przy oknie. Tutaj nie ma okien. No przy tym. To dlaczego tu usiadłeś? Zejść, nie, nie można. Widać ten dym. Au. Au. Widać ten dym. Nie smyraj. Nie smaram cię, gilgoczy cię. No to nie gilgocz mnie. Nie robi na niej wrażenia płynięcie statkiem. Szczerze? Tyle o ile, nie? Szczerze, bo lepiej robiłoby się... wrażenie, jakbym mogła tam skończyć. Najlepszy race ever. Jakaś kurde muzyka, dziecko płacze i ja nie mogę. Dosłownie, chociaż morze jest ładne. Chociaż tyle dobrego. Góry są... Chociaż tyle dobrego, ale no ja, kurde, trochę za dużo. Ale się zdziwiłam, bo myślałam, że nad morzem nie ma tak internetu. 5G, 4G, takie rzeczy, nie? Zaraz nie będzie. A jest. Nie, ale jest, mam. Jak się oddalimy, to nie będzie. Ale płyniemy na tą wyspę też. Tu jest taka wysypka, nie wiem, czy widzicie. Ale patrz, tam. O, tu lepiej widać. To jest taka wysepka i tam lepiej i tam jest. Tam płyniemy ogólnie. Potem będziemy tam godzinę, płyniemy na inną wysepkę, będziemy tam 3 godziny, żeby poplażować i takie ten. Dopływamy już, no i to jest taki trik, że niby jest wszystko wliczone, ale oczywiście kawę trzeba kupić. Piwo. Zostaw to, cholera. Piwo sobie kupiłem, ale tylko z tego względu, że w kolejce zaserwowali darmową rakiję i zakręciło mi się w głowie. To jest za wcześnie rano. Ło! Dopływamy do Chwaru. 68 km. Tutejsze winorośle dają zawsze bogaty plon. Stąd też w Jelsie wypala się doskonałe wino, które przyciąga tu wielu gości, szczególnie podczas popularnego święta tzw. Dni Wina w Jelsie. Taka żeglówka to jest moje marzenie. Katamaran albo takie coś. To by mi starczyło. To jest nam benzynę, to ocean nie przepłynie i to jest tylko na świecenie. Żeby tylko te imponować kobietom. Patrz, na tej Chorwacji wszystkie marzenia są moje.
dopływamy, znaczy dopłynęliśmy. Tamten zoomuje tam i mamy tutaj godzinę. No, czyli mamy przywrócić tu o 11.30, czyli dokładnie za godzinę. Słyszałaś? Mamy wrócić tutaj, a czapka gdzie? Za późno. Wiesz co to znaczy biba? Nie. To dobrze. Ale skurcz, ale skurada. Klara, chcesz się jej pomodlić? Już się pomodliłam dzisiaj. Kiedy? Żeby statek się nie... Serio? Żeby statek się nie zatopił. Do tego kościoła i twierdzy. Tak samo. Się nie zapali? Coś to jest taki kurde, ale dziur, czekajcie, bo ktoś zajdzie. Ale bym się wywaliła. Trzeba uważać, bo jest forteca. Mogę na to wejść? Była forteca, nie. To nie jest dobry pomysł. Idźcie sobie za kamień, obejdźcie sobie kamień i tam jest tajne wejście na wieżyczkę. Tak? Dobrze. Patrz jak ładnie, Klara. Spójrzcie w tą stronę, Klara, zobacz. Tu, zobacz jaki ładny widok. Idziesz? No idę. Chodź. I uważaj na głowę. No właśnie, się i dookoła tego kamienia jest jakieś tajne wejście podobno. Mamy zobaczyć tam? Tak kiedyś było. Siedzieli, pilnowali i strzelali. To dobrze dla nich. Twierdza. I tu mamy historię tego. W 1331 zostało to wybudowane. Podobny ten chorwacki. Ja sam alfa i omega. Macie taki swierstak, privi, czyli pierwszy, poslejny, coś tam, coś tam. Dobra, nie patrzmy. I taki to był typ wycieczki, jaka to jest wyspa, jaka to jest miejscowość, Klara? Wyspa Hvar. Miejscowość jakaś na Joc. Też nie mam pamięci do tego, ale to jest wyspa Hvar. Ja wziąłem rybę. Klara wzięła kurczak. To jest tak trochę budżetowo, no ale wszystko jest w cenie i nie trzeba się nic martwić. Teraz jak podali obiad, no to płyniemy i oczywiście mewy lecą, bo co? Bo turyści karmią te mewy. To nie powinno być. W każdym razie wiatr przepchnął dym, jest tam i teraz widać ładnie wybrzeże, całą Makarską. Znaczy całe wybrzeże. Od Makarskiej aż do Baśki Wody gdzieś tam. Teraz płyniemy na plażę, będziemy mieć 3 godziny na plaży i później rejs z powrotem i to będzie taki dzień na luzie. I to jest wyspa Bol. To co, jesteśmy cieniasami, którzy biorą taksówkę wodną, czy hardkorzy, którzy idą na piechotę? Nie, ty na piechotę. Ty jesteś cieniasem, co idzie? A ty jesteś hardkorem, bo mogą być bransoletki, piłki, tak. Fałszywe koszulki. Przestań, koszulka to koszulka, uwielbiam Brazylię. Brazyl albo Portugal, albo chodzimy, że Neymar, Cristiano. Nie, mam rękawiczkę. Pokażę wam, co ja zawsze robię. Zawsze wiem, że te palce rodzę. No i widzisz, Klara, tam są oni. A jakbyś tam była na tej łódce, to byś mówiła, dlaczego nie jestem tu przy tych wszystkich sklepikach. Nie. Dobra, nie fajnie. Przejdziemy się przynajmniej trochę. No i już niedaleko.
I to jest ta słynna plaża. Wow, to w Baśce jest chyba fajniejsza. No dobra, idziemy się wykąpać i wracamy, bo co tu robić? Mamy godzinę wolnego czasu tutaj. No i dobra, przyszliśmy na plażę, zeszliśmy, wykąpaliśmy się tak samo jak w każdej innej wodzie. Jest tak przereklamowane, ale w sumie dobrze zrobić sobie takie zajęcie, że się płynie statkiem, coś tam zwiedza, jedzenie i tak dalej, niż od rana do wieczora plażowanie w tym samym miejscu. No. Ale te cykady to są, to jest to, takie Chorwacje coś. To jest nowa woda, co to jest? Nie wiem. Właśnie, ale trzeba było kupić. Co takiego, bo ja się boję. Klara, wyjść z kadru, to i to ja. Okej. Nie, jest, masz loda. I to się nie dodaje. Co nagrałaś? Mojego katamarana? Marzeń? Zaraz wracamy na statek. I zobaczcie, jacy ludzie są. No, to jest ludzkość. Ale to, co nagrałem, jest zdrowe. Dobrze. I to się znajdzie wszystko w Adriatyku. Niestety. Tam wracają emeryci taksówką. A my na piechotkę. Dobra, Klara, widzisz na statek? Nie, jestem ślepa. Nazwa? Biba. Co znaczy Biba? Impreza. Dobrze. No patrz, są ślady pieska. A tam jest statek, który ty byś chciała pewnie, co? Nie, to ty go chcesz. Nie, co ty, ja takiego nie chcę, absolutnie. Mm-hmm. Ja chcę katamarana na żagle. To za dużo poli. Adery. 12.03. To gdzie moja czapka? Dostawa paliwa w trakcie. Pyk, 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 pyk. Klara, i pytałaś się o te bojki, no to teraz widzisz. Do czego one są potrzebne? Jak statki stoją obok siebie, to nie łupią w siebie metal o metal, tylko bojka o bojkę. To wiedziałam, rzecz. Ja wiedziałam, po prostu się pytałam. No, z nastolatką nie wygrasz. Przyszliśmy jako pierwsi pasażerowie. Stacja to tak podjeżdża pod stary CPN, że masakra. Chciałam się poskarżyć na wujka. On mi, miałam patyczek od loda, on mi go wyrzucił dwa razy. Dwa razy! Tak się nie da. Chcesz coś o tym powiedzieć? Tak, że mam challenge i ja położyłem telefon na stole, zrób to samo i wytrzymaj 20 minut nie patrząc w telefon. A co wtedy dostanę? Satysfakcję. I może loda, jak dolecimy do portu. I bransoletkę. Deal? Okej, deal. Powiedz mi, co mogę, jak wytrzymam 20 minut bez telefonu? Kupię ci loda i jakąś bransoletkę. Bransoletkę i loda, słyszeliście? No to tutaj, kładź telefon. Poczekaj, muszę najpierw timer. Młodzi są tylko przekupni, sprzedajni. Tak. Dobra. Tak? Nie, tak. Dobra. Da się żyć bez telefonu. Świat jest piękny. Ale to dlatego, że to jest stary. Piękniejszy niż ekran telefonu. Stary. Wcinaj nogetce. Wcinaj. Ostatni dzień w Chorwacji. Zanim pójdziemy na plażę, poprosiłem Klarę, żeby trochę książki przeczytała.
ale ona nie może nic zrobić bezinteresownie i wynegocjowałem, że jak przeczyta 20 minut przez 20 minut i poprosiłem, żeby dołożyła 1 minutę. To... Dołożyłam 1 sekundę. No, tak teraz trzeba negocjować z dziećmi, żeby czytały książki. A telefon? Dostanie później telefon oczywiście za to czytanie. Na godzinę, co jest nieproporcjonalne, ale dobra, czytaj. Ostatni dzień informacji. Pójdziemy na plażę. Spakujemy się i w sobotę ogień z powrotem. Krótkie wakacje, no ale tak naprawdę to w tej Chorwacji jak się siedzi i się nie robi nic poza takimi... O, tam płynie Biba. To jest nudno. Na dłuższą metę. Fajnie tak się poplażować 3-4 dni, ale dwa tygodnie to już było dla mnie za dużo. Osobiście. Także taki to był typ wakacji, proszę Państwa. Dzisiaj mamy 2 sierpnia 2024. Pa! Do widzenia!